Witam państwa bardzo serdecznie. W odcinku trzecim pan Marek Tomasz Chodorowski, autor znanej publikacji Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, stwierdził: Nagle nas poinformowano, że istnieje coś takiego, co jest w stanie wymuszać pełne podporządkowanie niemal we wszystkich dziedzinach, jakie sterują życiem państw, narodów i globalnego społeczeństwa. Poinformowano nas o tym przez tworzenie faktów dokonanych w skali globalnej. Zapraszam do obejrzenia czwartego odcinka drugiej rozmowy z panem Markiem Chodorowskim, zatytułowanego Wymowa najnowszej historii. Kto według pana nam to wszystko zorganizował? Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, kto jest tak mocny, by zatrząść. A w ciągu zaledwie dwóch tygodni, w marcu 2020, pamiętamy te tygodnie dobrze, mam nadzieję, wszystkimi politykami na świecie. Może sekretarz generalny ONZ? No, ale także mediami, do tego służbami specjalnymi, celebrytami, autorytetami, czyli każdym środowiskiem zawodowym, które miało i w dalszym ciągu ma wpływ na decyzje i na opinię publiczną? No to kto? Zastanówmy się wspólnie. Gdyby organizowała to jakaś tajemnicza struktura tajna, musiała być przecież, musiałaby być gigantyczna, o niewyobrażalnych wcześniej możliwościach. Mielibyśmy wówczas zagadkę, kiedy powstała, gdzie, jak coś takiego mogło się zdarzyć. A jest on w stanie odpowiedzieć na takie pytania? Cofałem się w czasie pod wpływem docierających do mnie faktów. Najpierw do 10 kwietnia 2010, następnie do roku 2008 do wybuchu gigantycznego kryzysu na rynkach finansowych, zakończonego zaskakującym rozwiązaniem. Cofałem się wreszcie do roku 2001, do tajemniczego wyburzenia, wiesz, World Trade Center w Nowym Jorku, plus kilku budynków w pobliżu i no, celowo używam tutaj słowa wyburzenie. Ale przede wszystkim do, cofnąłem się do amerykańskiego śledztwa w tej sprawie, zamienionego od początku w parodię. Dlaczego w parodię? Ponieważ znajdowano na miejscu zdarzenia, to tylko przykład papierowe dowody, tożsamości rzekomych sprawców, ale równocześnie z uśmiechem tłumaczono, że uzbrojone w stal, betonowe wieże zawaliły się pod wpływem gigantycznej temperatury. Może nie wszędzie ta gigantyczna temperatura dotarła? Najwidoczniej. Możemy też analizować kolejne osobliwe zdarzenia. Przesuwałem się do roku 1989, do rozpadu obozu sowieckiego, plus wszystkich okoliczności towarzyszących temu wydarzeniu, a równie zagadkowych, jak zawalenie się z hukiem Centrum Światowych Finansów na Dolnym Manhattanie. Mogę też wymieniać kolejne daty, kluczowe dla tej historii. To proszę je w takim razie wymienić. 1980, czyli wstęp do demontażu obozu wschodniego. 1978, fakt bardzo istotny wybór polskiego papieża, 1971 czyli początek dyplomacji Nixona w Chinach plus seria faktów powiązanych w tym odejście od porozumień z Bretton Woods utworzenie komisji trójstronnej klubu rzymskiego wprowadzenie chińskiej republiki ludowej do NZ obserwujemy szczególne nagromadzenie zdarzeń na przełomie lat 60 i 70 dlaczego w latach 60. zapadły decyzje strategiczne, wynikające z ciągu zdarzeń poprzedzających przełom. A cóż to był za przełom? Charakterystyczny jest okres 1975-1989, czyli przejście do epoki prowadzącej do załamania obozu sowieckiego, czyli do ostatniej 15 piętnastolatki poprzedzającej tak zwaną Wielką Zmianę. Wielka zmiana. Co, co to, to było? No to pamiętane, w, zwłaszcza w obozie postsowieckim, lata 90., a i pierwsze dwudziestolecie XXI wieku, które oznaczało szybkie odchodzenie, zwłaszcza na Zachodzie, od wszelkich norm, pojęć i zasad obowiązujących w stuleciach poprzednich. Po co? Żeby przygotować ludzi na przyjęcie cywilizacji, jakiej dotychczas nie znali. I której na pewno by nie zaakceptowali. W jaki sposób przełamywany jest spodziewany brak akceptacji? Przez nasycenie przestrzeni globalnej środkami masowej komunikacji, służącymi do zagłuszenia nas jazgotem, dezinformacją, przez generowanie chaosu i wojen, przez trucie nas i naszego środowiska, w tym środowiska społecznego, trucie nas w sposób zbrodniczy. Zbrodniczy dosłownie. W przypadku tworzenia największych zagrożeń na skalę masową, kreatorzy z prawem się nie liczą. Dlaczego? Bo nie muszą. Stoją ponad prawem. Może to tylko cena postępu. Postęp przybrał po roku 1989 charakter gwałtowny może nawet nadmiernie gwałtowny i pozornie chaotyczny. Tylko, że obserwowany przez nas chaos, w tym chaos informacyjny i społeczny, został wcześniej dokładnie zaplanowany i przygotowany. Przez kogo? Może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, gdzie? Między innymi w naukowych ośrodkach analitycznych i badawczych, zwłaszcza amerykańskich, także w takich, do których sięgały amerykańskie wpływy. Skąd pan to wie, panie Marku? Choćby z prac naukowych, z jakimi się zetknąłem, ale też z informacji, które docierały do nas wszelkimi ścieżkami. A jednak dowodu rozstrzygającego nie było. Wbrew pozorom, dowód rozstrzygający uzyskaliśmy już w marcu roku 2020 i w miesiącach kolejnych. Wystarczyło uważnie analizować wydarzenia, raporty i przede wszystkim statystyki, czyli liczby. Dzień po dniu, fakt po fakcie. Wróćmy w takim razie do czasów sprzed wielkiej zmiany. Jakie zdarzenia poprzedzały przełom? Charakterystyczne i bardzo znaczące było rok 1963 i zabójstwo Kennedy'ego, plus śledztwo, które jak zwykle w takich przypadkach niczego nie wyjaśniło. Jak się później okazało, bo nie mogło. Rok wcześniej, w roku 1962, zaczął się Sobór Watykański II. W tym samym roku miał miejsce kryzys, pamiętany do dzisiaj, kryzys kubański. I były to dwa zdarzenia, które wyznaczyły dalsze kierunki rozwoju sytuacji. Warto też wrócić do roku 1945 i niezwykle znaczących dwóch katastrof: katastrofa atomowa w Hiroszimie i następna w Nagasaki. Obydwie symbolizowały zakończenie II wojny światowej. Czy użycie bomby atomowej przez USA nabiera w miarę upływu czasu coraz większego znaczenia? Zdecydowanie, absolutnie tak. I ma to znaczenie nie tylko symboliczne. Zakończenie II wojny światowej sygnalizowało tak naprawdę początek czegoś nowego i jeszcze bardziej przerażającego. A co poprzedzało II wojnę światową? Najważniejszą datą a wartą wymienienia jest rok 1929, czyli początek wielkiego kryzysu prowadzącego do przejęcia przez Hitlera władzy. Do czego doszło trzy lata po Czarnym Czwartku na Wall Street. Nawiasem mówiąc, wielki kryzys w Nowym Jorku został wygenerowany w identyczny sposób jak każdy wcześniejszy. Czyli jak? Tak jak zawsze, przez dyskretne, niezauważalne wycofanie z giełdy kapitałów największych w optymalnym momencie, kapitałów skoncentrowanych w nielicznych rękach. Tym samym przez pozostawienie na parkiecie wyłącznie kapitału rozdrobnionego, tak zwanego kapitału gorącego. To może wystarczy. To co z tego zestawienia wynika? Każda z wymienionych wcześniej dat obfituje w zdarzenia potwierdzające hipotezę główną. Teza dotyczy istnienia struktury, którą nazywam bestią. Jak głęboko sięga ta historia? Gdy doszedłem do połowy XVIII stulecia, zorientowałem się, że mogę cofać się w czasie praktycznie w nieskończoność. A mogę, ponieważ w XVIII stuleciu działanie tajnej struktury było już bardzo wyraźnie widać. O dziwo w XVII stuleciu także. Okej, okay, panie Marku, a na ile głęboko ta historia sięga? Wniosek jest taki, że globalne zdarzenia obserwowane w roku 2020 i w latach następnych zaplanowała, a następnie uruchomiła międzynarodowa organizacja sieciowa tworzona przez minimum, podkreślam minimum 500 lat. Podkreślam słowo minimum, bo tak naprawdę mogła mieć korzenie głębsze.